Z tej strony Ola. Zapraszam Cię na tutorial dotyczący Chaturanga Dandasana. Na początku pokażę Ci, jak poprawnie wykonać pozycję. Możesz zacząć z psa z głową w dół i stąd powoli przejść do deski wysokiej. Teraz spróbuj skierować doły łokciowe do przodu. Wychyl się mocno do przodu, czyli przenieś mocno ciężar ciała naprzód stóp i stąd zejdź barkami w dół. Potem od razu możesz wejść do psa z głową w górę i do psa z głową w dół. Najczęstszym problemem w czaturandze jest oczywiście brak siły. Brak siły bierze się przede wszystkim ze słabych tricepsów. Dlatego na początku polecam Ci, żebyś czaturangę robiła na kolanach. Możesz w ten sposób wzmocnić sobie ramiona. Zobacz, zmieniasz ustawienie łokci, czyli chcesz dół łokciowy mieć skierowany do przodu i od razu, zanim zaczniesz robić, ustaw prawidłowo, bo łokcie mają pójść do tyłu, a nie do boku. I wychyl się do przodu. Schodź barkami w dół. Możesz w ten sposób pracować góra-dół. Powtarzać sobie takie pompki na triceps. I uwierz mi, że zdecydowanie lepiej jest robić na początku czaturangę na kolanach, niż nieprawidłowo, tylko na stopach. Bo to spowoduje, że jeżeli będziesz nieprawidłowo wykonywać czaturangę, że triceps nie ma możliwości się wzmocnić, bo najpierw schodzisz biodrami, a później dopiero zginasz łokcie. Kolejny problem w czaturandze to brak przenoszenia wystarczająco ciężar ciała do przodu. Wtedy czaturanga wygląda w ten sposób, że najpierw schodzą łokcie w dół, a potem dopiero barki. I tak naprawdę mamy zbyt dużo napięcia ciężaru ciała na łokciach, co może powodować kontuzję łokci w przyszłości. Dlatego proponuję Ci taką zabawę z cegłami. Położymy sobie cztery cegły. Ustawiamy dłonie po środku cegieł, czyli musisz w taki sposób ustawić, żeby zmieściły Ci się dłonie. I chciałabym na początku, żebyś robiła to właśnie na kolanach. Masz na tyle przenieść ciężar ciała do przodu, żeby schodząc w dół nie przenosić łokci niżej, tylko schodzić barkami w dół, bo chcesz dotknąć barkami tych cegieł, a z tyłu nie chcesz zwalić cegieł w dół. Czyli spróbuj jeszcze raz. Wychyl się do przodu i zejdź barkami w dół, dotknij cegły i wróć do góry. Kolejnym błędem będzie zbyt wysoko pupa lub zbyt nisko. I na to też jest sposób. Zacznij jeszcze raz. Odepchnij podłogę, zaangażuj brzuch. Przenieś ciężar ciała. Postaraj się schować żebra, napiąć brzuch i teraz powoli zejść w dół. Pamiętaj, że jedynym sposobem na nauczenie się czaturang jest po prostu ich ćwiczenie. Na początku ćwicz na kolanach, wzmacniaj triceps, a z czasem zauważysz, że masz wystarczająco siłę, żeby czaturanga wychodziła Ci już tradycyjnie z uniesionymi kolanami. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci prawidłowo wykonywać czaturangę.